zakresie raka piersi, do którego się bardzo najbardziej się przyglądałem z uwagi na, chociażby na to, że w tej chwili bardzo dużo pracy poświęcamy problemowi lepszej organizacji nawet programów lekowych w Polsce w zakresie leczenia raka piersi, czyli tego programu B9, to zauważyłem takie ogólny trend, który od lat już jest widoczny w badaniach klinicznych w zakresie raka piersi, czyli sugestie co do zmiany sposobu leczenia w dwóch kierunkach idące. W jeden kierunek to jest oczywiście deeskalacja toksyczności leczenia i tutaj zmniejszenie tak w efekcie objawów ubocznych i uzyskania tego samego wyniku leczenia przy zmniejszonej liczbie stosowanych różnych preparatów. A drugim tendencją to jest oczywiście eskalacja tego leczenia w sytuacji, w której nasza terapia jest mniej skuteczna, czyli w tych sytuacjach, kiedy wyniki są złe. No i tych badań jest oczywiście bardzo dużo, trudno je tutaj jasno zdefiniować, wszystkie jednoznacznie. Na pewno wyróżniającym się jest badanie MINDACT, które pokazało, że jest możliwość oceny pacjentów w bardziej zaawansowanej nawet postaci, ale ocena za pomocą genomicznych parametrów, które w badaniu molekularnym wyprzedzającym całe leczenie jesteśmy w stanie zdefiniować i wtedy tych pacjentów w zależności od stratyfikacji, od przydziału do grupy odpowiednio leczyć. Te wszystkie badania jasno wskazują, że konieczność jest zwracania uwagi, że jeden nowotwór drugiemu nierówny, że to dla pacjentów bardzo ważna uwaga, jeżeli pacjenci się spotykają, rozmawiają ze sobą na korytarzu, nie wiem, przy jakichś kontaktach, bo pacjenci się znakomicie teraz komunikują nawet w ramach różnych zespołów pacjenckich, to nie można tak po prostu porównać dwa typy nowotworów. Naprawdę jest coraz więcej czynników prognostycznych i czynników predykcyjnych, których najbardziej poszukujemy, które trzeba oceniać. I kompletność tych badań, kompletność badań histopatologicznych, to o co my teraz dbamy, chociażby w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, to jest jeden z najważniejszych elementów, który należy osiągnąć, żeby dorównać temu poziomowi oceny sytuacji pacjentów onkologicznych, który znajduje się już, na którym się znajdą najlepsze ośrodki światowe, na pewno amerykańskie do nich należą. Co należy zmienić? Na pewno trzeba być konsekwentnym w tym zakresie i gromadzić te czynniki prognostyczne, ale pojawiają się nowe czynniki prognostyczne, nowe cały pan genomowy oceny grup pacjentów i tutaj taka sytuacja też się odbywa. Ciekawym badaniem, które na mnie zrobiło duże wrażenie, to jest ocena efektywności leczenia miejscowego u pacjentek, które mają zaawansowaną postać choroby nowotworowej. Byłem bardzo ciekawy, jaki będzie wynik tego badania. Akurat w tej grupie pacjentek nie uzyskano pozytywnego wyniku i dla tych chorych stosowanie tego wyniku, znaczy tego leczenia nie wydłużyło przeżycia, ale na pewno kontrolę miejscową i znowu pokazało, że pewna grupa chorych, czyli stratyfikacja tych pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworów, to jest akurat największe wyzwanie dla nas. To jest ta grupa pacjentów, którym się trzeba szczególnie przyjrzeć. Jak wiadomo, nowe leki pojawiają się zawsze przez te grupy pacjentów w czwartym stopniu zaawansowania, czyli bo tam najpierw się te leki testuje. I tak się tutaj też dzieje. Tutaj porównywano grupy na przykład pacjentek z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego, her dodatnich i wiadomo, że tych pacjentek, one też są podzielone na różne grupy, na pacjentki z zaawansowaną, uogólnioną chorobą, z licznymi przerzutami i tak zwanymi oligometastatyczną postacią, czyli z niewielką liczbą przerzutów. Tu musimy pamiętać, że mimo że pacjentka ma przerzuty, to jej rokowanie też jest bardzo różne, bo ona nie wie, do której grupy tych pacjentów należy.